kolejnym dziś programie Słowo za Słowo. Wójt Iwkowej Bogusław Kamiński, przed mikrofonem Dorota Kunc. Raz jeszcze dzień dobry panie wójcie. Serdecznie witam. Są nowe parkingi przy wieży widokowej. No i czy to prawda, panie wójcie, że to miejsce budzi rekordy popularności? Nie sprawdzaliśmy, ale rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie wśród turystów, wśród mieszkańców wieży widokowej. W związku z tym, że główne miejsca, gdzie dojazdowe zaczęły się nam blokować, w tej chwili wyznaczone mamy 8 parkingów, 8 dróg dojścia do wieży widokowej. Można przejść krótszą trasą, dłuższą, zielonym szlakiem, czerwonym, czarnym. Łącznie z tym, że mamy współpracę z gminą Lipnica Murowana i z rynku z Lipnicy Murowanej również można dojść do wieży widokowej w Iwkowej, więc staramy się tak dostosować to miejsce, żeby było przyjazne dla każdego. Ci, którzy nie mogą, ci, którzy są z niepełnosprawnościami, dojadą prawie pod wieżę, czyli 700 metrów od wieży. Natomiast dla rodzin, dla zakochanych mamy dłuższe trasy, 2-kilometrowe, 4-kilometrowe. Zależy, ile kto potrzebuje czasu, żeby się bliżej poznać. Do tego miejsca i do inauguracji letniego sezonu turystycznego jeszcze w tym programie wrócimy. Pozwoli pan, że ja na moment zmienię temat, bo jest porozumienie w sprawie drogi krajowej 75, budowy Sądeczanki. Iwkowa nie ma zastrzeżeń do przebiegu trasy? Co więcej, Iwkowa jest inicjatorem tego porozumienia. W Iwkowej odbyły się kolejne spotkania. Trzeba powiedzieć, że to jest duży krok do przodu, jeśli chodzi o porozumienie pomiędzy samorządami. Mieliśmy informację wcześniej, że to samorządy blokują i to było tak nieuczciwe, bo myśmy jako przedstawiciele mieszkańców mieliśmy po prostu wątpliwości co do niektórych przebiegów. Teraz ich już nie ma, obserwując reakcję poszczególnych samorządów, rządu, poszczególnych organów wykonawczych, zauważyłem, że są warianty, czy jest wariant możliwy, który będzie najmniej drażliwy dla społeczeństwa. No i jak to spotkania się odbyły, jak żeśmy przekonsultowali, doszliśmy do wniosku, że jest taka możliwość, żeby te nasze najmniej drażliwe warianty się połączyły, bo to jest ważne, bo można mieć super wariant, ale jeśli nie łączy się sąsiednią gminę, no to po prostu zostaje w polu i on jest nie do zaakceptowania ani przez inwestora, ani przez sąsiednią gminę. To się udało, to nie było łatwe, natomiast no, mieliśmy na uwadze to, że najgorszą decyzją to jest brak decyzji, bo czas biegnie, ilość samochodów wzrasta i na tych drogach, na tej drodze, która jest obecnie DK75, no ruch wzrasta, więc automatycznie też zagrożenie bezpieczeństwem też wzrasta. No i powiedzmy szczerze, gdyby nie było tej decyzji i powiedzmy sobie za 5 lat ruch samochodów wzrośnie kilkakrotnie, zwiększy się liczba wypadków, kto weźmie za to odpowiedzialność? Kto i co powie dzisiaj mieszkańcom i kierowcom, panie wójcie, kiedy ta trasa przebudowana Sądeczanka, no ma szansę być przebudowana? Kiedy powstanie? Otóż pytanie do generalnej dyrekcji, do inwestora, do Ministerstwa Finansów. Samorządowcy na pewno mają informacje w tej sprawie. Myśmy zaproponowali wariant, który jest najmniej drażliwy, najkorzystniejszy z punktu naszego widzenia. Natomiast decyzja, którędy pójdzie, jaki wariant będzie wybrany, to już należy do inwestora, oczywiście w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, więc te decyzje są ponad nami, ale myśmy dali zielone światło, że widzimy taką możliwość i jest takie rozwiązanie. Panie wójcie, 5, 10, 15, 20 lat? Tak mniej więcej? Moim zdaniem. Jak pan to widzi? Jeśli będzie wszystko szło zgodnie z planem, będą pieniądze, będzie zgoda, będzie decyzja, to w ciągu 10 lat ta droga będzie. Powiedzmy o podwyżkach cen za śmieci w Iwkowej i o specjalnym systemie monitorowania ilości śmieci. Jak to działa w Iwkowej? No myśmy się przyłożyli do śmieci od początku. Na samym początku, jak się zmieniła ustawa, wtedy żeśmy już popracowali bardzo mocno. Wtedy żeśmy już zdecydowali, że każdy właściciel nieruchomości otrzymuje kod kreskowy. Na worku. Otrzymuje kod kreskowy, który nakleja na worek. I ma kod kreskowy, który nakleja na niesegregowane i na segregowane. I to jest czytywane automatycznie przez firmy odbierające. I naklejają rzeczywiście mieszkańcy, trzymają się tego? To nie odbieramy. Aha. Tak, więc tu jest dyscyplina. Wszyscy się przygotowali, przyzwyczaili się do tego.
jest to przyjęte, uznane, ale to jest w interesie mieszkańców. Z tego względu, że wtedy już mamy pełną kontrolę, kto segreguje, kto nie segreguje, więc nie ma tak, że ktoś podpisuje deklarację, że segreguje, a nie ma segregowanych. Mamy i podgląd, ile tych śmieci jest, jak to wygląda, więc no jest ten monitoring zapewniony i mieszkańcy też czują się zobowiązani, no bo wiedzą, że no w razie czego, no to po prostu jest, są możliwe skontrolowania. Poza tym... A gdzie ważone są śmieci? Bo wiem, że też taki system na wysypisko. Natomiast jeszcze dodatkowy element, który wyróżnia naszą gminę, to po zebraniu od mieszkańców tych śmieci jedziemy na wagę i ważymy. No właśnie. Dlaczego to jest ten system? Płacimy za konkretną tonę śmieci wywożone. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo jak wywozimy niesegregowane, one są droższe. Segregowane są tańsze. Gdybyśmy mieli ryczałtowo, to nie mielibyśmy argumentu dla mieszkańców. Segregujcie, no bo trzeba segregować. A teraz mamy. Wysegregujemy więcej, płacimy mniej. Ile teraz płacą mieszkańcy Iwkowej za śmieci segregowane i niesegregowane? To jest oczywiście uzależnione... I o ile więcej? Ile więcej, więc w zależności od przedziału. W każdym razie 2 złote żeśmy podnieśli na jednej osobie, natomiast my mamy system taki prorodzinny, bym powiedział, czyli jedna osoba, 2 osoby, 3 do 5 i 6 i więcej. I w tych segmentach po prostu wzrost jest, ale wynika ten wzrost cen tylko z tytułu ilości śmieci. Po prostu mamy jeszcze przetarg, który ogłosiliśmy 2 lata temu. On jeszcze obowiązuje. Natomiast ilość śmieci się tam zwiększa, w związku z tym no, musieliśmy te śmieci, opłaty za śmieci podnieść. No to jeszcze a propos monitoringu. Jestem ciekawa, czy wszyscy posiadacze domków letniskowych, których w Iwkowej jest coraz więcej, złożyli już, do czego urząd zachęcał, deklarację o wysokości opłaty, no właśnie, za śmieci w bieżącym roku. System musi być dobrze monitorowany, żeby był sprawiedliwy, bo jeśli dopuścimy do tego, żeby jedni płacili, a drudzy nie płacili, to wtedy ci uczciwie płacą podwójnie, więc nie można uczciwych karać, więc taka jest u nas zasada, jeśli chodzi o śmieci, w ogóle zasadę taką mamy w urzędzie, więc szczególnie ja przypominam przy śmieciach, że pilnujmy wszystkich, bo wtedy jest sprawiedliwie i rzeczywiście tak jest. Kwestia domków letniskowych jest jakby trudniejsza. Mm-hmm. Bo nie zawsze właściciele są na miejscu. Bo ich nie ma na cały rok, natomiast monitorujemy to. Mamy wykaz tych domków letniskowych. Sprawdzamy te deklaracje, w związku z tym, że mamy też te kody kreskowe, więc to jest nam łatwiej. Jak są nowe, no to na bieżąco ci mieszkańcy składają. O tyle jest, że tak powiem, trudność, że niektórzy deklarują, że są pół roku, niektórzy krócej, więc tu jeszcze nad tym pracujemy, żeby to też było pod kontrolą. Natomiast trzeba przyznać, że ludzie generalnie są uczciwi i uczciwie podają tą swoją informację o tych ilości śmieci. Czytam, że w Iwkowej powstała tak zwana piwnica kulturalna. Co to takiego? To jest inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury. No, chcemy się rozwijać kulturalnie, rozwijamy się cały czas w tym kierunku. Są oczekiwania od młodzieży, od grup różnego rodzaju. No, teraz popularne są różnego rodzaju nagrania, więc mieliśmy pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Kultury, które no, nie było wykorzystane i zostało przeznaczone właśnie na studio nagrań. Młodzi już korzystają z tego? Tak, w tej chwili pan dyrektor tam już kończy tą inwestycję i w najbliższym czasie takie nagrania będą. Fajna inicjatywa, myślę, że pomoże zintegrować nasze środowisko. A 1 maja w RDN transmisja programu z Iwkowej, bo to inauguracja letniego sezonu turystycznego w Małopolsce. Szpilówka 516 metrów nad poziomem morza. Co się będzie działo? No myślę, że będzie się dużo działo. W każdym razie przede wszystkim no, liczymy, że będzie pogoda, że prognozy się sprawdzą, bo w tej chwili jest informacja, że będzie ciepło, że będzie słonecznie. Natomiast żeby niezależnie od pogody, jak trzeba wyjść w góry, czy w te mniejsze góry, tak jak Iwkowej, to trzeba iść i trzeba się przygotować odpowiedni sprzęt, znaczy odpowiedni ubiór, odpowiednie buty i do Iwkowej trzeba przyjechać. No mamy program atrakcji różnego rodzaju, będą różnego rodzaju wystawy związane ze środowiskiem, z lasami, z łowiectwem, bo ta wieża jest w środku lasu, na samej górze.
I wszystkie elementy, które są z tym związane, to będziemy chcieć pokazać. No, otwarcie będzie na wieży, więc jednak trzeba tam dojść te kilka kilometrów. Mamy też upominki dla tych, którzy przyjdą na wieżę w tym dniu akurat. Mamy zorganizowane, będą zorganizowane, czy już są zapisy na rajdy, czy to rowerowe, czy pieszy, więc tam też są niespodzianki. Myślę, że będzie się dużo działo i każdy, kto przyjedzie, będzie zadowolony. I no, taką mamy jak promocję, akcję promocyjną, odkrywamy Iwkowo. Z tego względu, że no, Iwkowa do tej pory no, było mało znana na mapie turystycznej województwa małopolskiego. No, nie jesteśmy typową miejscowością, to też trzeba powiedzieć, ale coraz więcej w tym kierunku się dzieje. Powstają nowe obiekty. I myślę, że ta wieża w znacznym stopniu przyczyni się do tego, żeby ta Iwkowa była lepiej identyfikowana, lepiej postrzegana i też już traktowana jako miejscowość turystyczna. No to ja przypomnę, 1 maja inauguracja letniego sezonu turystycznego w Małopolsce właśnie w Iwkowej. W jakich godzinach? No, zaczynamy od 11, a do późnego wieczora można się bawić, więc będzie można i zwiedzać nasze zabytki i z tych rajdów i oczywiście ta wieża, gdzie punkt kulminacyjny mamy, tam będziemy rozdawać ulotki, gdzie będą wszystkie atrakcje w naszej gminie pokazane. Te atrakcje będą otwarte, będzie można wtedy zwiedzać. To myślę, że mnóstwo będzie atrakcji takich, które przydadzą nam dużo radości. A więcej o tym w serwisach, w wiadomościach RDN. Bogusław Kamiński, wójt Iwkowej, w drugiej dziś rozmowie Słowo za Słowo, w czwartkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję.